Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku raka, skorpiona i rybek. Witajcie kochani, i się kłania. Cześć. To czytanko jest dla Was na czas od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania nie będą z każdym rezonowały, ponieważ są ogólne. Ale przecież o tym doskonale wiecie. Dobra, zaczynamy od raczka. Zaczynamy od raczka. Co tutaj u Ciebie słychać, raku? Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Ups. Aha. Mamy redwan. Okej. No coś pójdzie w końcu do przodu. Jeśli już to po prostu tak ruszy z kopyta, że nie będziesz wiedział, za co się zabrać. Nie będziesz miał czasu wypić herbatki, pójść na kieliszka do kumpla. No po prostu coś zaprząta ci głowę. Bardzo mocno. No myślę, że każdy z Was ma zupełnie inną sytuację. Każdy o coś innego pyta. Więc powiem tak, to co najbardziej Ci zależy, czy chodzi o pracę, przyjaźnie, miłość, właśnie to pójdzie jakby, no, potoczy się w bardzo szybkim tempie. No okej, okay. Wpływy korzystne dla raka. Odejdziesz od energii zmęczenia, czyli tak jakbyś rozdzielił te obowiązki na kogoś jeszcze, podzielił je między siebie a kogoś, nie wiem, tak żeby po prostu nie być wykorzystywanym. Więc tutaj widzę, że odchodzisz właśnie od tego, bo już czujesz, że nie dajesz rady. Zmęczenie daje ci, no daje ci popalić po prostu. Wpływy niekorzystne. Mamy tutaj urząd. Urzędnika. Więc albo przyjdzie jakieś pismo do ciebie, niekoniecznie w pozytywnym oddźwięku, lub po prostu może ktoś namawiać cię do podpisania umowy, to nie będzie dobre dla ciebie. Ostrzeżenie przed cesarzem. Ostrzeżenie przed kimś, kto po prostu nie pozwala jakby dojść komuś innemu do głosu. To jest ktoś, kto zawsze ma rację. Ego ma bardzo duże, wręcz olbrzymie. Nie pozwala sobie nic powiedzieć. Możesz to być ty w takiej energii, to jest ostrzeżenie, by takim nie być, bo możesz wiele stracić. Możesz stracić rodzinę, możesz stracić raku przyjaciół. Możesz zostać sam. Lub jeżeli pytasz o taką osobę, wystrzegaj się takiej osoby w swoim otoczeniu. Okej. Okay. I teraz zobaczymy, co w miłości u raka na czas od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Co u raka? U raczka, mojego drogiego, w miłości piątka buław, ale jeszcze zapomniałam dać niespodziankę, więc wyciągamy jeszcze niespodziankę dla raka. Niespodziankę. Będziesz miał z kim współpracować.
Wiele osób się znajdzie, które pomogą ci jakby osiągnąć twój cel. Będziesz grał pierwsze skrzypce, więc myślę, że to jest fajna wiadomość dla ciebie. No dobra, co w pracy? Co w pracy u raka na ten okres tygodnia? Od 30 stycznia do 5 lutego. Co z pracą? No myślę, że ty jesteś tutaj w takiej energii, gdzie pomagasz, gdzie inni przychodzą do ciebie po pomoc. Dużą rolę, bynajmniej dla ciebie, ma twoja intuicja. A co tutaj jest w miłości? W miłości jest cieniutko. Cieniutko, cieniutko. Chodzi o co? Mamy tutaj właśnie tą kartę. Ktoś o kogoś walczy. Ta walka nie jest wyrównana. Ktoś kogoś oszukuje. Ja tutaj widzę dwie kobiety. Mężczyznę i dwa miecze, buławy, coś takiego. No tu jest walka, tu jest kłótnia. Piątka buław to jest właśnie, no, kłótnie w domu, po prostu. A o co to potem się dowiemy, właściwie za chwilę. No, ciekawe. I zaczynamy dopowiadać główną energię dla raka. Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. No dobrze, co my tu mamy? No, idziesz w miłość, raku. W coś nowego. Odchodzisz od energii pustelnika, odchodzisz od osamotnienia. Może chodzić tutaj o przyjaźnie, o miłości. Chociaż jeżeli jesteś kobietą, rakiem, możesz być w ciąży w tym tygodniu. Właśnie taki głupiec to jest takie dziecko. Dziecko, więc dziecko tutaj się pokazuje u raka. Co kompletnie zmieni twoje życie. Sama ta wiadomość. No dobrze. Wpływy korzystne. Wpływy korzystne. No coś obije się o sąd. Jeszcze może czekasz na jakąś decyzję z sądu. Ta decyzja pozwoli ci pójść naprzód. Jakieś pismo może wcześniej tam do nich wysłałeś i czekasz na odpowiedź, więc w tym tygodniu prawdopodobnie przyjdzie pozytywna jakaś informacja, co pozwoli zrzucić z siebie ten ciężar, jaki nosisz na plecach i będziesz mógł pójść do przodu. Przez ten rydwan tutaj wychodzi. Coś cię blokowało do tej pory. Wpływy niekorzystne. Wpływy niekorzystne. Ktoś będzie się bronił od tej decyzji z sądu. Ktoś będzie chciał zaproponować ci coś innego. Co z pozoru może zapewnić ci, dajmy na to, dostatek. Może będzie cię chciał przekupić, ale warunkiem będzie podpisanie jakiegoś dokumentu. Myślę, że no nie powinieneś tego zrobić. To jakbyś sobie strzelił w kolano. Autentycznie. Także gdyby zaistniała rzeczywiście taka sytuacja, to nie podpisujcie, nie dajcie się zmanipulować. O cokolwiek nie pytacie teraz. O cokolwiek nie chodzi. W każdym razie jakieś dokumenty, coś związanego z sądem. No, co niektóre raki będą widziały przecież, o czym mowa. Ostrzeżenie przed cesarzem.
energią taką despoty wręcz, ostrzeżenie. No tutaj ktoś może być, właśnie mowa o tym cesarzu, może to być twój szef, może to być twój mąż, może to być nawet kochanek, więc jakiś szantaż, coś. W każdym razie tutaj ostrzeżenie jest przed tą rozmową, ona nie będzie szczera. Uprzednio mam wrażenie, że ta osoba cię śledziła na internecie i cokolwiek nie robiłeś, ona wie wszystko o tobie i w zasadzie no. Myślę, że powinieneś się bronić. Cokolwiek to nie jest, nie trać nadziei, bo cel masz w zasięgu ręki tak naprawdę. To ta osoba, która chce cię przekupić, ta osoba, która chce z tobą rozmawiać, to ona ma problem, nie ty. Jaka jest niespodzianka? Odchodzisz od tej energii zmęczenia. No proszę. Tu jest współpraca, pójdziesz w coś nowego, nowe pomysły, nowa droga, zupełnie coś innego niż do tej pory było. I co? No, to przyniesie kasę. W sumie taką sytuację finansową bardzo stabilną będziesz mógł robić sobie zapasy, tą kasę inwestować w coś. Być może też ktoś pomoże ci w realizacji jakichś planów. Więc tak sobie możecie też odwracać energię. No dobrze, co w tej miłości? Co za kłótnie? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Tak, jak zawsze. Kłótnia. Może... To tak wygląda, że nie wiem, gdzie jesteś, raku. Jeżeli jesteś mężczyzną, możesz być i w tej karcie, i tutaj stoisz, więc możesz być w relacji z kobietą. Nie wiem, czy to jest twoja żona, czy kochanka. Chociaż to tak wygląda, słuchajcie, jakby tutaj był mąż, tutaj żona, która ma faceta na boku. No, czekajcie. I co? Rydwan. Myślę, że ta kłótnia może coś się wyleje rzeczywiście. Spowoduje, że każdy będzie wiedział, na czym stoi. Tutaj już nie będzie jakby... nie wiem, czasu na to, żeby się przyglądać, tak jak tutaj w tej dwójce była. To jest sytuacja, gdzie się przyglądasz jakimś sytuacjom, myślisz, czy chociaż powiedziałabym, że tutaj do kobiet, że się zastanawiasz, czy zostać z mężem, czy z kochankiem. Bynajmniej z mężczyzną, do którego chyba coś więcej czujesz niż do męża. Bo tutaj ten mąż jest jakiś smutny. Tutaj jest znudzony życiem. Lub może to jest twój mąż i jednak myślisz o kimś, kto myśli o tobie. Więc kurczę, no musicie wiedzieć, co do was pasuje tak naprawdę. Tak czy inaczej, ta sytuacja się rozwiąże. W jakiś sposób, nie wiem... Również może chodzić o, o samochód lub jakiś wyjazd, więc zastanawiacie się, czy pojechać. Jak pojedziesz gdzieś, raku, to możesz zakochać się gdzieś w podróży. Jeżeli jesteś kobietą, również cię to może czekać. Także wiele tutaj jest takich sytuacji, gdzie no nie mam pojęcia, co do ciebie może trafić. Co w pracy?
co w pracy, zwycięstwo. Aha. Zwycięstwo. Królowa buław, ale ktoś tutaj nie jest gotów na współpracę, jakby. Ta współpraca przyniosłaby wiele owoców, że tak powiem, ale tutaj ktoś na tą współpracę nie jest gotów. Być może ktoś tutaj jest chory, ale ten tydzień będziesz lepszy. Ta choroba jakby zaczniesz rosnąć w siłę. Choroba to jest właśnie ten lew. A ty jesteś w tej energii, która opanowuje w tym tygodniu właśnie tą energię. I przez to możliwe, że nie jesteś gotów jeszcze podjąć jakichś decyzji związanych z pracą. Przez to potrzebujesz pomocy, tak? Jesteś zmęczony. Że wszystko było na twoich barkach. Przychodzą ludzie pomocni, którzy ci pomagają. No dobrze, bardzo dobrze. Teraz rada od Tarota dla raka. Co tutaj dla ciebie, raczku? A jeszcze potasujemy. Tak, od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Proszę. No myślę, że powinieneś raku doceniać to kogoś raczej, kogoś, kto jest w twoim otoczeniu. To mogą być przyjaciele, to może być rodzina, czyli żona, mąż, dzieci, wnuki, nie wiem. W każdym razie no nie tracę wiary, bo cel jest bardzo bliski, tylko byś po prostu nie rezygnował z jakiegoś projektu, z jakiegoś celu. Jeżeli chodzi o... Tak mi przyszło do głowy, może ktoś ma chrapkę na żonę tego mężczyznę, żonę tego raka. Albo rak ma, może tak, rak ma może chrapkę na żona tego mężatkę, żonaty, kogoś, kto jest z mężem, żoną, o tak powiem. A tu Tarot mówi, nie trać nadziei, bo cel jest bliski. I to mnie tak zaskoczyło. Nie trać nadziei. Tutaj mówię o doraków i pań i panów, którzy po prostu, no, podobają ci wam się takie osoby, które są już zajęte. Ciekawe. Dobra, teraz aniołki. Co mają aniołki do powiedzenia dla raka na czas od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Co dla raka? Polepszenie. Tak, i co? Może zadałeś jakieś pytanie? No dobra, dwie karty. Pomocni ludzie, pokojowe rozwiązanie. Zobaczcie. Cokolwiek to nie znaczy, czy tutaj chodzi o zdrady po prostu, o to, że z jakąś sytuacją już sobie nie dawałeś rady. Myślę, że ten tydzień bardzo jakby sytuacje w tym tygodniu spowodują, że pójdziesz do przodu. W końcu, bo mam wrażenie, że tak długo po prostu siedzi w miejscu. No dobra, to wszystko kochani z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. Teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku Skorpiona. Skorpion. Momento, momento. Momencik.
Jest co zbierać. Dobra, skorpion. Co u skorpiona? Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Co u skorpionów? U skorpionów. Ogólna energia dla ciebie. Tak widać. Ogólna energia u skorpiona, no, odejdziesz od sytuacji, od osoby, która już cię wkurza, z którą się może kłócisz. Być może, jeżeli chodzi o pracę, to jesteś wykorzystywany. Coś tutaj takiego. Odchodzisz od sytuacji, gdzie po prostu czujesz się strasznie. Już energię coś ci wysysa, nie masz na nic ochoty, a te kłótnie to po prostu to już jest jakaś katastrofa. Więc masz czegoś dosyć. To są tylko przykłady, pamiętajcie. Wpływy korzystne. No, odzyskasz równowagę. Przez to odejście chciałam powiedzieć. A no może, no może. Taką równowagę wewnętrzną. Myślę, że będziesz działał w zgodzie z sobą. Jeżeli będziesz miał ochotę pójść na spacer, pójdziesz na spacer. Jeżeli będziesz miał ochotę pójść na imprezę i tam szukać zapomnienia w kieliszku, to zrobisz to. Po prostu to są sytuacje zgodne z tobą, skorpionie. Moment, po prostu w momencie, jakim będziesz miał ochotę coś zrobić, no to zrobisz i tyle, no. Nie będziesz nikogo pytał o zgodę. Wpływy niekorzystne. No, nie dostaniesz jakby należytej wypłaty za wykonaną pracę. Czuję tutaj nie ma równowagi pomiędzy dawaniem a braniem. Czy to chodzi o związek, czy chodzi o pracę, tak jak wcześniej powiedziałam. Więc tutaj się te karty bardzo uzupełniają. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. No, powiem, że coś z przeszłości może do ciebie przyjść, jakieś sprawy sądowe, co mogą ci się nie spodobać. Możesz być stratny, może przez to właśnie tutaj jest ta szóstka denarów, gdzie właśnie jest pokazane, że coś niekorzystnego się wydarzy w tym tygodniu. Czyli jeżeli chodzi o sąd, możesz po prostu mieć coś do zapłacenia. Niespodzianka. Królowa buław. Królowa buław dla ciebie. No cóż, to jest osoba, która ma duży temperament, która się, no jest rozchachana, jest wesoła. Spotkasz kogoś takiego na swojej drodze. To cię zaskoczy. Ta osoba cię podbuduje. Pozwoli, że zapomnisz o tych swoich troskach. No dobrze. No a co w miłości u skorpiona? W miłości. W miłości. Okej, wyciągamy.
Magik, czyli nie cesarz, no magik, czyli mag. Mag, albo śmieszny ten mag, wiecie? Taki jakiś. Coś kombinuje. Coś kombinuje. I to wygląda na takiego skorpiona, który się chce zemścić na kimś. Ma jakiś plan. Coś tu po cichu szykuje. To mam jakąś takie do skorpiona, który stracił dopiero co osobę, no, którą chciałby być, a ta osoba nie, więc coś tutaj kombinuje. Dla innych osób to powiedziałabym, że skorpion ma kogoś na oku i wiele zrobi, wszystko zrobi, nawet nagnie rzeczywistość pod siebie. Będzie tak krążył, tak będzie opowiadał, mówił, no po prostu ze skóry będzie wychodził, żeby tylko ta osoba zwróciła na tą oso na tego magika uwagę. I pamiętajcie, że to energię trzeba sobie odwracać, niezależnie czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Właśnie taka sytuacja wychodzi. Dobrze. Teraz co w pracy? Co w pracy? Skorpiona w tym okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. W pracy. W pracy? No, w pracy mam wrażenie, że za wiele się nie dzieje. Skorpion uważa, że ciągle ma mało pieniędzy. Inwestuje w coś i tak dalej. Się obawia tych czasów, zdaje się. I kombinuje i ciągle mu mało. No dobra. Patrzmy dalej. Będziemy teraz dopowiadać, jak to jest pierwszy raz, to rzeczywiście tutaj są dokładane te czytania przez inne karty. Na koniec jest odpowiedź z kart anielskich i rada Tarota. Więc warto zostawać do końca takiego czytania. No dobrze, ogólna energia tutaj. No, odchodzisz od energii zniewolenia. Odchodzisz od, nie wiem, od osoby, od której byłeś uzależniony. Odchodzisz od, być może miałaś, no, fajne życie. Lecz w złotej klatce, że tak powiem. Kasa była, wszystko było, tylko czułaś się może osamotniona czy osamotniony. Więc tutaj odchodzisz od takich energii. I koło fortuny. No powiem, że niełatwo. Niełatwo. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy mieli fajnie w życiu do tej pory, takie odejście pogorszy ich sytuację. A ci, którzy mieli wcześniej źle, ta sytuacja, gdzie odchodzisz, pójdziesz w coś lepszego. Więc musisz wiedzieć, zastanowić się, jak to było, przeanalizować swoje życie i właściwie zdecydować tak naprawdę. Chociaż tutaj jest ostrzeżenie, by raczej takich decyzji jeszcze takich gruntownych nie podejmować. No, zobaczymy dalej. Wpływy korzystne. No i sąd znowu, zobaczcie. No, tutaj są rozmowy. Jeszcze nie jesteś gotów na podpisanie jakiejś umowy. Być może chodzi o to, by się ożenić, czy wziąć rozwód, bo jedna i druga sytuacja jest właściwie prawdopodobna. Więc
Myślę, że nie powinieneś pochopnie podejmować jakichkolwiek działań. I co dalej? Wpływy niekorzystne. Wpływy niekorzystne. Przede wszystkim wyszedł rydwan. Jeżeli jest tutaj w tej pozycji, to coś koło samochodu się dzieje. Może się zepsuć, możesz stracić kasę na naprawę, albo uważaj na wypadki, albo mandat. Słuchajcie, może się coś takiego wydarzyć w tym tygodniu u Skorpiona. Strata finansowa. No tak. Podpisywanie jakichś dokumentów. No wiecie, jak podpiszesz mandat, no to nie będzie fajnie. Dobra. Ostrzeżenie. No, trójka mieczy. No przychodzi coś z przeszłości, słuchajcie. Ktoś dobrze cię obserwował i w zasadzie będzie chciał ci coś zaoferować, albo możesz się dowiedzieć o kimś, co cię zrani. Coś z przeszłości przychodzi, co cię zaskoczy, jaka niespodzianka. No dobra, tak damy. A tutaj nie widać, dobra. Zobaczcie, macie królową kielichów, królową buław. Tutaj jest dwójka mieczy. Dwójka mieczy. Dziesiątka denarów. Słuchajcie, stoisz przed wyborem. Ciekawe jakim. O co tutaj chodzi? Czy zostać w związku i tutaj przyjdą jakieś dodatkowe pieniądze? Może jakiś spadek? Być może praca dobrze płatna, w której się będziesz mógł rozwijać? Czy będziesz mogła się rozwijać? Chociaż mam wrażenie, że tutaj jest przesłanie do mężczyzn bardziej. Dlaczego? Ponieważ tutaj jesteś przed wyborem zostać w związku, który już jakiś czas trwa, możliwe, że kilka lat, czy wybrać między dwoma kobietami. Jesteś przed wyborem. Obydwie są dla ciebie atrakcyjne, pociągające i to cię bardzo zaskakuje, że takie powodzenie masz. No dobrze. A co w miłości? No, tu jest właśnie ten mak. Tu jest ktoś, kto kreuje, kto chce, by realizować swoje marzenia za wszelką cenę. Możesz spotkać takiego maga. Możesz, to, tak bym ostrzegała troszeczkę, żebyś uważała, czy uważał na kogoś takiego, ponieważ jeżeli dostanie to, co chce, to po prostu zniknie w szybkim czasie. No dobra, ale co dalej? Śmierć. Koniec jakiejś relacji. Coś się tutaj kończy. Ktoś idzie tutaj w nową drogę. Myślę, że Skorpion. Skorpionie, mój drogi, cokolwiek byś nie wybrał, tutaj nagłe zmiany. Nadchodzą bardzo radykalne zmiany do twojego życia w miłości. Koniec czegoś i zaczyna się coś nowego. Pójdziesz w nową drogę, masz ku temu okazję, bym powiedziała. No okej, okay. A co w pracy? W pracy. Myślę, że nowy etap w pracy się szykuje. Zostawiasz coś za sobą idziesz coś nowego, tak naprawdę zostawiasz te czarne chmury, czyli może nie miałeś dobrze płatnej pracy, może byłeś wykorzystywany, a może splajtowałeś.
W każdym razie idziesz w coś nowego. Zostawiasz to, co było, oddzielasz grubą krechą i idziesz naprzód. To będzie dobra decyzja. To będzie bardzo dobra decyzja dla ciebie. Dobrze. Rada od Tarota. Rada dla Skorpiona. Na czas od 30 stycznia do 5 lutego. Okej. No proszę. Negocjacje się udadzą. Będziesz szczęśliwym człowiekiem, cokolwiek to nie znaczy. Warto porozmawiać szczerze i będziesz wiedział, na czym stoisz, Skorpionie. Poczujesz się zwycięzcą. Dobrze, co dalej? Co aniołki mają do powiedzenia dla Skorpiona? Okej, moment, moment. To jeszcze sobie. No dobrze. Decyzja należy do ciebie. Tak. Posłuchaj swojej intuicji. Czyli w zasadzie będziesz wiedział, co zrobić w danej sytuacji. Posłuchasz swojej decyzji, swojej intuicji, swojego głosu wewnętrznego i praktycznie to, czego pragniesz w tym tygodniu, to osiągniesz w Skorpionie. Więc ja oczywiście się cieszę, życzę Ci wszystkiego dobrego, trafnych decyzji i do następnego razu. Pa! Teraz bardzo proszę o uwagę rybki. Co u rybek? No, momencik, momencik. Dobrze, co u Was? Co u rybek? Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Rybki. Moje rybki, złote rybki. Co u rybek? Co u rybek? Ogólna energia. Aż tak nie, bo nie będę widzieć dobrze. Słuchajcie, będziecie przed czymś się bronić. Coś tutaj takiego przychodzi, nie wiem, czy to przed teściową, czy to przed mamą, czy przed przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o związek, będziesz się bronić. Być może będziesz bronić się jeszcze przed czymś innym. Może w związku się kłócicie i będziesz bronił własnego zdania, czy będziesz broniła. Cokolwiek to jest. No, troszeczkę nerwowy tydzień. Wpływy korzystne dla rybki. Wpływy korzystne. No, mamy tutaj króla denarów. Myślę, że na spokojnie powinieneś, czy powinnaś pójść w jakimś kierunku obranym przez siebie, kierować się serduszkiem. Tutaj jest w ogóle osoba, która może ci pomóc finansowo. Masz jakieś problemy finansowe, więc tutaj może ci pomóc. A może. Myślę, że dobre. To będzie ktoś, kto dobrze ci życzy. Lub ty jesteś w tej energii, rybko, gdzie właściwie jesteś jak ten król.
który no, opiekuje się swoją rodziną, który ma stabilną sytuację finansową i niczego ci nie brakuje. Możesz to być ty rybą. No, mówię to do mężczyzn. Albo jeżeli jesteś kobietą, to może masz męża, który po prostu zarabia i utrzymuje waszą rodzinę. Więc tutaj są różne opcje. Dobra, wpływy niekorzystne. Pojawia się ktoś tajemniczy. Ktoś tajemniczy, być może w życiu tego mężczyzny. Może to jest ktoś, kto cię pociąga. Mówię tutaj do mężczyzn. Seksualnie, kto po prostu ma w sobie to coś. W każdej rozmowie czujesz, że się z tą osobą zbliżasz, więc to poczułam tutaj. Ale to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo wywróci twój świat do góry nogami. No dobra. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie, no tak, tak jak powiedziałam. Wywróci twój świat do góry nogami. Będziesz zamyślony, myślą o tej osobie i w zasadzie wiele rzeczy ci umknie. Tak jak te dwa kielichy z tyłu. Będziesz tutaj myślał o kimś? No, myślę, że mocno zawróci ci ta kobieta w głowie. A jaka jest niespodzianka? Niespodzianka, spotkanie tutaj na mnie. Niespodzianka. Mam wrażenie, że spotkasz kogoś z przeszłości, rybko. Czy to może być ktoś z rodziny, może ktoś przyjaciel, przyjaciółka. No. Albo coś koło dzieci, z dziećmi związanego. Być może będziesz miała okazję odwiedzić dzieci lub z dziećmi gdzieś wyjechać. No dobra. Albo znajdziesz coś, co zgubiłaś, rybko, w przeszłości i no w tym tygodniu może to znajdziesz. Nie wiem, pod wersalką leży. No dobra, co w miłości u rybek? Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Co u was, moi drodzy? Rybko, moja droga. Wieża. No, coś się kończy u rybki. Może to chodzi o rozstanie. No. Jakaś zmiana, ewidentnie jakaś zmiana. Tutaj będzie kuszenie. Tutaj będzie... Będą wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi. Więc no, jesteś pod opieką sił wyższych, powiem tak. Tutaj staną, coś się wydarzy takiego, co w zasadzie jest to zapisane w kartach. Czyli jest to przeznaczenie dla ciebie. Możesz się zapomnieć, co spowoduje no, rozpad związku lub zaczniesz rozmawiać z kimś, z kim miałeś ochotę pogadać, tylko nie miałeś odwagi, czy nie miałaś odwagi. Ok, teraz co w pracy w tym czasie? Zobaczymy, co u was w pracy. Rybka się nudzi. Nic się nie dzieje w pracy. No dobrze.
Masz nadzieję na jakąś inną pracę? A może nie jesteś w pracy, jesteś w domu i do tej pory nie udało ci się znaleźć czegoś konkretnego? No dobra, dopowiadamy. Co u rybek? W tym tygodniu od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku. Co u was? Ogólna energia. Oj, rybka jest zmęczona, ponieważ no, była wykorzystywana. Broni się przed tym już. Już nie ma siły jakby no być właśnie taką, gdzie wszędzie jest potrzebna. Na wszystko wie jak rozwiązać problemy, ale to już się zaczyna jakby wkurzać. Zaczynasz się bronić, bo nie masz czasu dla siebie. Przez to, że jesteś zawsze na tak, każdemu pomagasz, każdy coś od ciebie chce, a tak naprawdę zaczynasz właściwie być dostępna rybko dla innych, tylko nie dla siebie i tutaj już zaczynasz właśnie, no, nie że szaleć, ale no, zaczynasz mieć doły, doliny, możesz zacząć być sfrustrowana tą całą sytuacją. Co ci pomoże? Wpływy korzystne, rybo, moja droga. No wreszcie. Myślę, że ty będziesz kombinować tak, żeby no nie dać się zwariować. Będziesz prosić o pomoc kogoś. Tutaj widzę dwóch mężczyzn. Jeden właśnie to jest ten król denarów, no, o którym wcześniej już powiedziałam. I drugi król denarów. To tak jakby była spółka. Dwóch panów się spotkało w pracy, którzy po prostu zaczynają kombinować, jak to wyjść z problemów finansowych. Tak to tutaj widzę. A jeżeli jesteś kobietą, to mam wrażenie, że jesteś uwiązana do któregoś z nich, a tak naprawdę możesz mieć ochotę na drugiego. Sami widzicie, ile jest historii. Co niekorzystne jest w tym tygodniu? Kurczę, coś z samochodem. Myślę, że nie powinnaś rybko kupować auta, nie dawać do naprawy, ponieważ zostaniesz oszukana. Tak mi się wydaje coś. Tutaj brak równowagi, tu jest jakaś tajemniczość, as mieczy. Ktoś będzie próbował oszukać, więc no, miej się na baczności. Uważaj również na drodze, żeby po prostu nie złapać mandatu. No dobra, co w miłości? No proszę, i mamy kochanków. Dwójka denarów i rycerz mieczy. No, sami widzicie, co tutaj wychodzi. Ktoś tu jest przed wyborem, czy przyglądać się tej parze, a może ktoś tutaj ma ochotę na skok w bok, tylko się jeszcze nad tym zastanawia. Okej. Okay. Zwycięstwo. No nie wiem, czy przezwyciężysz tą ochotę, te chęci,
Czy zdobędziesz tą kobietę, czy zdobędziesz tego mężczyznę i poczujesz się zwycięzcą? Oczywiście to spowoduje, że ta wieża się zawali. A co w miłości? Nie, co w pracy? Co w pracy? W pracy. No, pójdziesz w coś nowego. Pójdziesz w coś nowego. Nowe przedsięwzięcia. Ktoś tutaj ci może coś pomóc. Będziesz się dokształcać. Rybko jeszcze, myślę. Jednak masz na kogo liczyć i w odpowiednim momencie pewnie ci pomoże. Ale na tą chwilę masz na siebie jakiś pomysł. Być może chodzi też o nowy kierunek studiów. Może gdzie indziej chcesz pracować później. Więc tutaj wszystko jest przed tobą. Na razie rozmyślasz nad swoją przyszłością. Jaka jest niespodzianka? Niespodzianka. Niespodzianka, że jesteś gotów pojechać gdzieś z przyjaciółmi. No, może masz ferie po prostu. Słuchajcie, tak mi się skojarzyło. Do tej pory mogłaś, rybko, być, no nie byłaś pewna, co zrobić w tym czasie wolnym, ale znajdą się przyjaciele, przyjaciółki, które razem z tobą coś zorganizujecie fajnego, wyluzujecie troszeczkę. To niezależnie, czy macie ferie, czy pracujesz, bo równie dobrze możesz, no, mieć urlop i po prostu wyluzować w pracy. Okej. No dobra. Jaka rada od Tarota dla rybki na ten czas od 30 stycznia do 5 lutego 2023 roku? Okej. No słoneczko, no pięknie. I siódemka. Buław. Ta sama karta, co tutaj. Czyli masz bronić siebie, masz obronić siebie, masz jakby broń własnego zdania. Kieruj się swoją intuicją. Zobacz, do czego cię doprowadzi. Do realizacji zamierzeń, planów. Medytuj. Wsłuchaj się w siebie. No stop, zobacz, no jesteś, wiecie, że odpowiedzi są w każdym z nas, tak naprawdę. No dobrze, teraz co powiedzą aniołki, rybko, może masz jakieś pytanko do nich, więc zapraszam na ten tydzień oczywiście. Ups, tak. Odpowiedź zaraz tak wyszła. Decyzja należy do ciebie. Bądź asertywny. Nic dodać, nic ująć. Kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. I trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.